Gdzie? Myślisz, że nikt nie widział, jak wywracałaś oczami i wzdychała jak lokomotywa? A on nawet nie spojrzał na ciebie. On mnie nigdy nie zauważa. No, ale przyznajcie, Margus dziewczyny. Pan Rolski, dziedzic, magnat, najlepsza to szczęście. Przyjdzie w jasnej godzinie, jak piosence jaskinie. Tak jak fajne sprzed lat, moje wielkie szczęście, to ktoś jest miły i bliski, niepodobny do wszystkich, kochany na świat. On stanie piach, powie ach, straci go, a ona w szluch powie och, gotowe. Moje wielkie szczęście, to ktoś miły, niebo do wszystkich, ukochany na świat. I będzie maj, będzie raj, frajda wielka. Iść, tu i graj, marzycielka. Moje wielkie szczęście, przyjdzie w jasnej godzinie. Tak jak bajce, jak pnie, tak jak bajce sprzed nas. Moje wielkie szczęście. Przyjdzie. Życie to nie romans. Zamiast bajki Królewicza dostanie z apteki Gularzowicza. Żywą widzi. Żywe kwiaty, mimoza i fiołki. Moja pani, że też się zdecydował. Widzi pani, właśnie idzie. Co się stało, moja pani? Gulardowi wzaręczył się z Majewską, tą z poczty. Moja pani. Ludzie, słuchajcie, co? Skandal, co się dzieje? A teraz zaręczył się z tą panną Władzią Majewską.
pani wyrzuciła, bo dała kosza. Wiece! To nie jest towarzyskie traktowanie, moja pani. Warto dowiedzieć się, jak to było. Umieram z ciekawości. Chodźmy na górę zobaczyć się, pani Wibciu. Nie wiem, czy wypada. Chyba, że tak po cichutku na paluszach. Trzy cytryny. Ja tu zaraz wrócę. Żeby oblać wygraną. Alo. Dziękuję. Doskonała naleweczka, prawdziwa domowa. Jeszcze dla swego nieboszczyka męża nastawiałam. Nie, doprawdy dziękuję. Panno Wladzie, jestem taka szczęśliwa z pani wygranej. Taka, bo to proszę pani... Nowe firanki by się przydały i maszyna do szycia. I trafiają mi się okazyjnie magle elektryczne. Złoty interes. To niby znaczy, że ależ... ja? Panno Wladeczko, ja pani oddam wszystko co do grosza. Albo najlepiej niech to pani odmieszka. A to chęta! I to wszystko z tej wygranej. A wie pani ile ja wygrałam? No? 150 złotych! Co? Tak. No. Panu Wladziu, chuj nie mogę złapać. Biegłem tu jak wariat. A miłość Boską, co się stało? Panu Wladziu, kocham panią. I mam zaszczyt prosić pani rękę o pani... Panią o pani rękę. Ależ proszę pana. Proszę pana. Nie. Ja nie żądam odpowiedzi natychmiast. Mogę zaczekać. O, bo ja już od dawna postanowiłem, ale nie było tego okazji. O, a dziś powiedziałem sobie, raz kozie śmierć... Może tego. Ale ja wyjeżdżam na urlop. O. Bo wie pan, wygrałam na loterii. A, całe miasto o tym mówi. Nie, ale ja nie dlatego słowo honoru daję. Ja już pół godziny temu byłem tutaj z kwiatami, ale nie tego. W kwiaciarni mogą zaświadczyć. Ach, tak. Pani Piotrusiowa, proszę niech pani powie, ile wygrałam. A już, żeby się wystawić na pośmiewisko. Niestety, ja wyjeżdżam na urlop. Sapristi, teraz może pani sobie pozwolić. Lania? Wobec olbrzymiej fortuny. Więc Riviera, Nizza? Na razie Krynica. Już można. Tylko... A co? 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 A
Panno Władziu, pani pozwoli. Purna bonbus, cukierki zielono-miodowo-słodowe. Własnego wyrobu, chronią drogi oddechowe. Dziękuję. A czy pieniądze ma pani przy sobie? Bo to w drodze trzeba uważać. Nie ma obawy, są tutaj. Cała moja wygrana. Panno Władziu, chyba nie wytrzymam i pofrunę za panią do tej krynicy. Samoloty nie kursują do krynicy. Ale... pofrunę na skrzydłach tęsknoty. Nie znajdzie mnie pan. Miłość będzie moim cyceronem. Także coś. Siadać, siadać. Odjazd. Do widzenia. Bądź pietusiowo, proszę pamiętać o kozarku. Pani coś? Zdaje mi się, tak. Woreczek z pieniędzmi. O, może jest w maszynie. Zaraz poszukam. Dobrze. Ej, te kobiety. Co ja... Całą forsę? Całą wygraną? Całą wygraną. Ładny kwiat. Może pani ktoś świsnął. No trzeba będzie dać znać policji. Nie, nie. Szukałem cały wóz. Nie ma. No i co teraz będzie? Nie wiem. Będzie pan chciała wracać do miasteczka. A to ciche, tak? Ale powitanie chyba będzie bez muzyki. O, śmiechu będzie cała kupa. Zaraz. To jest? Aha, jest. Przepraszam pani. No, to całe szczęście. Niech, że pani na drugi raz uważa na siebie. No, do widzenia. Szczęśliwej podróży pani życzę. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję panu. Przepraszam, nie ma pan fuksem zapałek? Co? A, zapałek. A fuksem mam. Proszę. Dziękuję. Może pan szanowny też się sztachnie? O, tu jest jeden cały. Dziękuję, mam swoje. Proszę, bez krępacji, bierz pan.
właściwie dlaczego pan mówi do mnie pan? Raz, bo na taki sam szczeniak, jak i ze mnie. Możemy sobie mówić ty. Franek mi na imię. A mnie Władek. Klawo jest. Dokąd jedziesz? Właściwie sama. Sam nie wiem. Chciałem do Krynicy. Ja też do Krynicy. Ale zgubiłem pieniądze. Ja bym tam nigdy nie mógł forsy zgubić. Przeważnie dlatego, że nigdy nie mam. Za wszelką cenę chciałbym się dostać do Krynicy. No to jedziemy razem. Bo ale jak? Bez pieniędzy. Z pieniędzmi to byle kto potrafi. A my bez pieniędzy i z lepingiem. Dobrze, że wziąłeś wałówkę. Co? Wałówkę? Żal cię na drugie. Tak. Ja zawsze w podróży mam dobry apetyt. Jest też. Nie kręm się. Baba. Co? No pewnie, że baba. Forsę gubisz i w ogóle. Co ty będziesz robił w frajerze w tej Krynicy? Nie wiem. Pomocy żadnej. Zamówiłem paru pikolaków, a nie jeden. A zjazd coraz większy. Moje uszanowanie panu dziedzicu. Pan dziedzic. Dobry. Moje uszanowanie panu dziedzicowi. I w ogóle sobie za wiele pozwala. To, że obdarzam pana pewną sympatią, nie upoważnia pana wcale do poufałości. Myślałem, że... Nie o to idzie, co pan myślał, ale co ludzie sobie pomyślą. Bądź jestem związana z człowiekiem, za którego, kto wie, może wyjdę za mąż. Pan Rolski? Właśnie. A pan się ośmiela na pokoju, gdzie ściany mają uszy. Przyszedłem tylko, aby zwrócić tę cygarniczkę. Chcę sobie zatrzymać. Wprawdzie to prezent od pana Rolskiego, ale niech pan ma do mnie pamiątkę. Jakże zdrówko, panie Piwko. Dziękuję, dziękuję. Jakoś takoś. Czy pani Malwani u siebie? Nie, wyszła. To jest, że tak powiem, zdaje mi się, że wyszła. Nie zagadniłem jej o przyjeździe, a to miała być taka mała niespodzianka. Proszę rzeczy na górę. Nie, narty również. Na górę, do pokoju. Panie dziedzicu, że tak powiem, pani Malwani bardzo się ucieszy. Myśmy tu za panem dziedzicem tęsknili. A pani Malwani coraz dopytywała się, a kiedyż nareszcie przyjedzie ta moja kruszynka. Kto? Nie przepraszam pana dziedzica, ale pani Malwani nazywa pana dziedzica zwykle kruszynką. No, dobrze. I zwyczaj. No i kruszynka. No proszę się już nie dąsać. Halo? Co? Pan Rolski? Kiedy? Idzie tu? Dziękuję. No właśnie, Rolski przyjechał. Niech się pan ulotni, no. Jak gdyby nigdy nic. Proszę, kruszyno, jesteś. Nareszcie. Ciapuchna tęskniła? Jak wariat, jak moli wariat. A nie zdradzala? Jak wariat. A? No wiesz, mówisz jak wariat. No, bo kiedy wyjeżdżałem, to zdawało mi się, że wpadł ci w oko ten fordonser, ten brun. No wiesz, ten żygola? Co to, palisz bez cygarniczki? A tak, wiesz, to śliczną fajerę.
kółeczko, któreś mi przywiózł z Wiednia, zgubiłam. Niech Marysia skoczy do magazynu po serwis. Anoś nie znosi platery na dancing. Pani gospodyni prosi. No przecież się nie rozerwę. Nie, to zwariować można, że tak powiem, bez żadnej pomocy. Panie Piwko, proszę dla mnie kawy. Jeszcze czego? Niech pan, panie Fordancer, nie udaje, że tak powiem, hrabiego. Że tak powiem, pan zdaje się jest tutaj kelnerem. Nie dla każdego, panie froterze. Dla pana jestem gospodarzem sali. Dyrektorem zaś jest pan dyrektor. Co? Znowu kłótnia. Nie, skądżeż, panie dyrektorze. My się ogromnie bijemy. Ogromnie się lubimy. Panie dyrektorze, ja radzę tego ciemnego typa wylać, że tak powiem, na zbity talerz. Bo on nam tu zrobi taką potrawkę, taki bef stroganow. Tak, tak. I goście się już zaczynają skarżyć, że gbur, arogant. No ale skąd znaleźć nowego Fordancera w pełni sezonu? Ja na jego miejsce znajdę stół, daleko lepszy. Tak, tak. I będzie tak jak z tym pikolakiem, na którego czekamy już drugi... Z tym pikolakiem, na którego czekamy. Niech się ten hunc pod franek odważy tutaj zjawić, to zrobię z niego naleśnik. Zrazy bite, kopane i o ścianę rzucane. Gładek, gnica, wsiadamy. Prędzej rusz się. Co? Prędzej, czemu się gapisz? Musimy się jak najprędzej dostać do hotelu. Co? Do hotelu? Tam cały interes beze mnie szwankuje. Pan Piwko, że tak powiem, beze mnie to jak bez prawie ręki. No chodź, prędzej. Pan dyrektor wybaczy, ale że tak powiem, mam tylko dwie górne kończyny. Ale tu nie o to chodzi, panie. Przed chwilą zwolniłem naszego Fordancera, częściowo z pańskiej winy. Obiecał mi pan wyszukać innego. Tak jest. Więc liczę na pana. Tak jest, panie dyrektorze, że tak powiem, całkowicie. A nawet, że tak powiem, poniekąd już go mam. No to świetnie. Dziś wieczorem niech stanie do roboty i koniec. No to rozkaz, panie dyrektorze. Aj, skąd ja jemu licha do wieczora wezmę nowego żigolaka? Proszę nie wchodzić. A, jesteś nareszcie ty, że tak powiem, przypalona cielęcinu. Ty nogo wieprzowa w galarecie. Zbliżnij się tutaj, żebym cię mógł obedrzeć ze skóry, osiekać na pulpę i dusić na wolnym ogniu. Ty myślisz, że ja cię przyjmę do roboty, co? Po dwutygodniowym opóźnieniu. Marsz stąd. Przy pana ja... Marsz stąd, mówię. Przebieraj się. Jazda do roboty, żeby czasu nie tracić. Ślecę, panie Piwko, kochany, ale ja tu nie sam. Co? Może z żoną, a? Zaraz. Władek! O, jaki Władek? Co za Władek? Cóż to? Mój przyjaciel, bardzo porządny chłopak. Ja obiecałem mu tutaj posadę. Obiecałeś? Jakim prawem? Takim prawem, że pan ma dobre serce i nie da pan mu umrzeć z głodu. Nie mam dobrego serca! I że tak powiem, żadne Władki nic mnie nie obchodzą. Panie Piwku... Nie mam dobrego serca, mówię! Niech mi się zaraz stąd wynosi. Jedna! Do kuchni! Tam mu dadzą jeść i będzie za drugiego pikolaka. Panie Piwko, pan jest... Co ja jestem? Melba wrzoskiniowa, filet mignon z pieczarki i sandacz pod beszamelem. Chodźmy, pan. Z tego chłopaka wyrośnie, że tak powiem, albo poeta, albo bandyta. Ale ten drugi... Franek! Wróć jeden z drugim. Że tak powiem... Rozmyśliłem się co do twojego Władka. Dlaczego, proszę pana? Zobaczy pan, on się nada. Nie, on ma takie jakieś pańskie maniery. On nie takie... ma żadnych manierów. On jest skończony chał. Co? Nie będziesz pikolakiem. Tańczyć umiesz? Umiem, proszę pana, ale...
No umiesz czy nie umiesz? No umiem, umiem. Będziesz fordancerem. Co? No nie rób, że takiej głupiej miny. Fordancer to taki, co damy obtańcowywuje. Kiedy ja... Cicho! To tylko na dziś wieczór. Nie martw się. Jutro i tak cię stąd wyleją. Kiedy ja nie mam odpowiedniego ubrania. Cicho! I na to będzie rada. Chodź ze mną. Został tutaj smoking po jednym gościu, co zwiał i rachunku nie zapłacił. A malutki był taki facet akurat jak ty. Przymierz no ten smoking. Co jest? Bierzemy smoking. Ściągaj kurtkę. Ale zaraz, zostaw, nie można. Ale co za czeregiele, no daj mój kurtkę i... Kiedy ja... Zwariował. Słowo daję, że tak powiem, zwariował. Ja sam. Proszę się nie patrzeć. Zwariowałem, Boga go. Czego on się tak wstydzi? Może ma podartą koszulę. To delikacik, co? Ale to nic, dostanie jej bieliznę. Już można. Już? No i co, pasuje? Zdaje się, że nie bardzo. Rzeczywiście. Facet był malutki jak ty, ale brzuszek miał większy. No ale to nic, to poprawi. Leży jak ulał. Książątko, słowo daję, książątko. A teraz muszę uczyć fach. Do tajemnica. No proszę już. I dokłania się jak oferma. Nie tak, siadaj. Ja ci pokażę. Spojrzenia powłóczyste. Trochę mi Teraz ty. Permettez, madame? Avec plaisir. No przecież ja jestem dama. Się tu jeszcze, że tak powiem, szpęda. Przecież wymówiliśmy już panu jego ciemną, tę cenną współpracę. Przychodzę jako gość, chyba mi wolno. Chcę zobaczyć tego nowego fordancera. Podobno jakiś nieletni łobuziak. No tak, pan rzeczywiście jest od niego starszy jako łobuz. No ale wyglądasz, bracie, primo voto. Uważaj, żebyś mi co do bontonu nie zrobił wstydu. Wszystko avec façon, leksyką. Bądź spokojny. Damom po pedałach nie deptać, nosem nie siąkać. Wiem, wiem. Zawsze lepiej uważać, wypadki po ludziach chodzą. No, spróbuj. Co się dzieje? Ty rozbratlu, ty co ty wyrabiasz? A, wypadki po ludziach chodzą. O Bogu, dziękuj, że nie mam czasu. Wybacz, Kruszynko, ale pan prosił mnie pierwszy. Czyżby to nowy fordancer?
pański następca? Prawdopodobnie. Już pani wpadł w oku. Owszem, owszem, miły chłopak. Ten wymoczek? Dotychczas podobali się pani mężczyźni 100%. Ale przecież nie można być tak jednostronną. Zresztą podobno co 7 lat zmienia się gust. No ale nie co 7 dni. Co to jest? To nasz nowy fordancer. Bardzo dobrej rodziny. Coś lepszego. Proszę, chciałam się zapytać. Nasz nowy fordancer, student doskonałej rodziny. W ten sposób zarabia podczas wakacji. Książę szwajcarski na wygnaniu. Chodź. Jak on na mnie patrzy? Kto? Tam, ten... Jakiś smarkacz. Czego się gapisz? Bo zobaczyłem... Tu jest tańczenia, nie do patrzenia. Poproś którą do tańca. Którą? Wszystko jedno, pierwszą, lepszą. Zatańczymy? Wybacz, Kruszyno, ale następny taniec na pewno z tobą. Kto to jest? Nasz nowy fordancer. Co? Bardzo podoba, panie Władysław. Dlaczego pan nie patrzy na mnie, tylko spada na mego narzeczonego? To pani narzeczony? Martwi to pana? Nie, ale... Zazdrościł. Troszkę za wcześnie, mój młodzieńcze. Proszę. Za to, że pan tańczył z tą panią. A tu jest drugie tyle za to, żeby pan tego więcej nie robił. Tak jest. Przepraszam. Nie umiałem zachować dystansu między biednym fordancerem, a jaśnie panem dziedzicem. Co? Co takiego? Nic. Pan jest widać tak bogaty, że nawet obrazić nie potrafi bez pieniędzy. Bardzo mi przykro dla pana. Władek, zwariowałeś? Pudrujesz się? Ach, nie, to pudorniczka jakiejś pani. Znalazłem ją. A, znalazłem. Ale mogę po kontakt. A ty, Franek, uważaj, bo znowuż potem powiesz, że my pani po ludziach chodzą. A co, nie mówiłem? No czego się gapisz, szaszłyku jeden? No zbieraj szkłoty. Migdałki dadzą się jeszcze użyć, ale sól diabli wzięli. Pani Piwko. Słucham? Gdzie jest ten wasz nowy fordancer? A właśnie, był tu przed chwilą, że tak powiem, gdzieś się ulotnił. A szkoda, bo chciałem mu coś powiedzieć. To może ja mu powtórzę? Nie, to ściśle osobista sprawa. Pan dziedzic każe go poszukać? Proszę. To? Jestem. Co mi pan chciał powiedzieć? Chciałem przeprosić pana za moje niewłaściwe zachowanie się. Rolski. Majewska. Władysław Majewski. Znajomość nasza zaczęła się źle, więc powinna skończyć się dobrze. Ale pan mi dał nauczkę. Pan wybaczy, nerwy. O nie, to poczucie godności. Prawo młodzieńcze. A więc zgoda. No tak.
panie Pitko, ten pański nowy fordancer... Nie umie tańczyć, co? No to trudno, panie dyrektorze. Ja od razu uprzedzałem, że to tylko na próbę, ale jutro będziesz inny. Ale skąd, panie? Podoba się paniom, a to najważniejsze. Zatrzymujemy go. Udało się panu. No naturalnie, a już jak ja coś powiem, to że tak powiem, wiem co mówię. A to jest na spokój. Jak to nasz? No mój i twój. Ależ... To niemożliwe. Ja nie mogę mieszkać z tobą razem. Dlaczego? Bo ja strasznie chrapię w nocy. Idzie na chwil. Ja też chrapię. I gadam przez sen. To mnie możesz gadać. Ja śpię jak kamień. Kiedy widzisz panuś, to niemożliwe, żebyśmy razem. Po prostu nie wypada. Jaśnie, panu nie wypada z pikolakiem. Zrozum, Franek. Rozumiem, ale świnie tak robią, wiesz? Nie gniewaj się, Franuś, ja... Odgnaj, nawet rozmawiać nie chcę z takim fredniakiem. Franuś, słuchaj, muszę ci powiedzieć całą prawdę. Wiem, że jesteś byczy chłopak, na pewno mogę ci zaufać. Otóż... Ja nie jestem chłopak. Ja jestem dziewczyna. Myślałem, że... Zabraniam panu myśleć o mnie, skorządko. Co? Książątko? A to kupa śmiechu. Piwko zdradził jego inkognito. Piwko? Brawo, winszuję. No, ale ja go panie obrzydzę, zobaczy pani. No, Franek, u mnie skończone. No, mieszkanie gotowe. Możemy mieszkać nadal w jednym pokoju. Brawo, świetny z ciebie inżynier. A jeszcze lepszy towarzysz. Rozkaz panu władził. Co? Przecież jesteśmy na ty. A, prawda. Dawaj grabę, sztama. Sztama. Chciałbym to zobaczyć. No, jazda, śmiało. Wie pan? Ten Rolski taki o mnie zazdrosny, strach pomyśleć. Zauważył, że się panu podoba i już patrzy, jak gdyby pana chciał pożreć. Znaczy to moja wina, że mężczyźni za mną szaleją. Moje małe książątko. Boi się zazdrosnego Otella, ale Rolski i tak nas nie widzi. No, nie bardzo się, Krużyno. Pani wybaczy, mam zbyt wiele sympatii dla pana Rolskiego, żeby... Nie. Pan Rolski naprawdę nie zasługuje na to. Chcę za przesadna dżentelmeneria. Nie uznaję takich skrupułów. Bardzo mnie to dziwi. Miłości pana Rolskiego mogłaby pani pozazdrościć każda kobieta. Pan Rolski to przemiły, wartościowy człowiek. A jaki przystojny!
nam się narty poplątały, że aż ci się język poplątał. Co mnie? No dlaczego? Upadłam i właściwie to do upadku nie doszło. Po prostu tylko pani zrobiła fałszywy krok. Numerowy, proszę do wagonu. Pani Rumpelska wyjechała. Przepraszam, bardzo przepraszam. Tu mieszka panna Majewska. Majewska? Majewska, Władysława. Poniekąd pana narzeczona. Nie pani, ta pani u nas nie mieszka. O, nie mieszka. Mieszka pani. Przed chwilą tu weszła. Piwko tu, piwko tam. Kurwa, nie głowy. Sam widziałem, jak tu weszła. Moja narzeczona poniekąd. Pan pozwoli? Gulardowicz jestem. Że tak powiem, to pewnie pomyłka. To nie tutaj. Nie, nie ma pomyłki. Gulardowicz jestem. Przed chwilą tu weszła. Moja narzeczona poniekąd. O, ona. Kto? Ta pani, moja narzeczona. Pańska narzeczona? Poniekąd. Ta pani, poniekąd. Panie, to ja nie radzę panu teraz do niej się zbliżać. Dlaczego? No bo jeżeli pan mówi prawdę... Dobre sobie, ja zawsze prawdę. Veritas dixi. To niech pan przyjdzie wieczorem, a ja postaram się tę panię jakoś przygotować. Dobrze, to ja jeszcze tutaj wrócę. Dobrze, dobrze. Ale nie, ja na pewno wrócę. Dobrze. Nie sądź, że jestem zazdrosny, ale... Co, kruszyno? Mogłabyś się pohamować. Kokietujesz tego chłopca wprost bezwstydnie. Mówisz, Kruszyno? Wiem. Panie Władysławie! Proszę? Pan Władysław to nawet nie spojrzy na mnie. Chciałam się zapytać właśnie. Proszę, słucham. Bo pan Władysław to jak panienek. Panie Władysław. Musi pan mnie nauczyć rumby. Tak jak zatańczy pan, nie ze mną. Że przyjechał narzeczony pani. Narzeczony? Który? Takie wysokie brunet z monoklem? Nie. Starszy siwy pan, ma astmę, pali fajkę. Nie, pan dziedzic. Kruszynko, zostawiłam puderniczkę w pokoju albo w holu. Bądź łaskaw przynieść. A potem okaże się, że masz w torebce. Nie, na pewno zostawiłam. Gdzie on jest? Niech mi pan go pokaże z daleka. Tam stoi. Co? Ten? Tam? Z taką twarzą? To jakiś wariat. Nie znam. Panie Władku, zatańczymy? Proszę pana, ta
ta pani wcale pana nie zna i znać nie chce. Dobre sobie, nie zna mnie? To oburzające. Ale ja ją znam, słyszy pan? Taka była. O, co to? Niech mnie pan uszczypnie. Prędko, proszę uszczypać. Jeszcze czego? Szczyp się pan sam. Wariado. Nie, to nie sen. Ona? Czy nie ona? Rolski idzie jutro na wycieczkę. Mam nadzieję, że spędzimy jutrzejszy dzień razem. W południe będę w Romie. Tam się spotkamy, aby uniknąć plotek hotelowych. Nie wiem, czy... Ona, czy nie ona? Bo... No, cóż to za bąkanie. Proszę wyraźnie powiedzieć. Będę jutro w Romie. Będę jutro w Romie. Ona. A! Pani tutaj, w tym stroju? W jakim stroju? Dlaczego? Czego pan chce? I w dodatku udaje, że się nie znamy. Trzymajcie go, to jakiś wariat! Wariat? Co się stało? Jaki wariat? Chciał się na mnie rzucić. Widocznie zakochał się z pierwszego wejrzenia. Boże, co ci mężczyźni we mnie widzą? Rzeczywiście. No, ja się muszę z tą panią rozmówić. Ale rozmówić, pan rozmówi. Proszę wyjść, proszę. Ale ja tu jeszcze wrócę. Ale wróci, pan wróci, bardzo prosimy. A jak pan wróci, to zaprowadzę pana na trzecie piętro. No i co, i co? I spuszczę pana na łeb ze wszystkich schodów. A teraz jadę! Ale zaraz, proszę. Moje uszanowanie, moje. Żegnamy uprzejmie. Proszę pana szklankę wody. Franuś, jestem taka zdenerwowana. Wyobraź sobie, ktoś mnie poznał. Urany, Feller. A gdzie on jest? Tam na sali, co robić? Zostać tu i napić się czegoś mocnego. Dobrze, już się robi. Koktajl, proszę pana. Lepiej się położę, zażyję bromu. Ten wariat tak mnie zdenerwował. Co to za typ? Nie znasz go? Nie mam pojęcia. Pierwszego widzę. Ciekawe. No, pomóż się, kochanie. Ja zejdę na dół, poszukam tego pana Władka. Może on coś wie. Dobranoc. Trudno, Franuś. Teraz już nie stać tu w Krynicy. Nie ma się czym przejmować. Nie, po tym skandalu. Jutro raniutko wyjadę. Cóż to, wyjeżdża pan? Kiedy? Jutro. Pojutrze. Muszę. To więcej się już nie zobaczymy, bo ja wybieram się na kilkudniową wycieczkę. Dwa koniaki. Cóż pan tak posmutny? Smutno mi, że wyjeżdżam. No to na pożegnanie. Aha, co to był za wariat, który napastował panią Malwani? To nie wariat, tylko... Co? Nie, wariat. Napijmy się. Za zdrowie tego wariatka. Szanowny pan jeszcze co pozwoli? Nie. Quantum satis. Zamykamy. Zamykacie. I wy też zamykacie mi drogę do szczęścia. Szanowny pan ma jakieś zmartwienie. Zmartwienie? Siadaj pan. Tragedia ma. Proszę. Każdy ma swego mola, proszę pana, co go gryzie. Mola? Panie, ja jestem aptekarzem. Na mole mam środki. Naftalina, flit, antimolina, katol. Ale ten mól, co mi w sercu sprawił ból, to dwunożny ból. Znakiem tego kobieta. Była kobietą. Teraz jest mężczyzną. Przepraszam, ale nie rozumiem. Ja pana nie przepraszam, ale też nie rozumiem. No, nie, dokończyć. Nie, no. O tak. Co?
nic tak. Tak mi się zrobiło na razę, co? A cieszy się pan na myśl, że wraca już do swojego książącego zamku, co? Co? Że pana to bujda. Bujda? Bujda. Bo ja jadę do domu, ale na wieś. Na wieś? Tak, bo ja ze wsi. Ze wsi, tak jak ja. No to pod tę wieś. Tak, ze wsi, tak i folwark. Folwark. No a jakże się ten folwark nazywa? A Bujany. Kto? Bujany folwark. Ach, folwark Bujany. No to pod tym Bujany folwark. Zupełnie Bujany. Zupełnie Bujany, no. Chyba, a poczyta żarty. Żarty. No to wypijemy jeszcze za ten folwark i teraz za te żarty. Za te Bujane żarty, żeby nam się dobrze działo. Prawda, panie Władysławie? O tak. Żeby nam się dobrze działo. Na zdrowie. Bujane żarty. No to może byśmy się napili. O, że napijemy się i pan znowu kochała. Chyba kobietą. Nalewać! Brud! Wszyscy rybki śpią w jeziorze. Ra, la, 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 la. A pan Władek chodzić nie może. Ra, la, la. No, to już tutaj. Tutaj? Mój pokój. Chcemy się pożegnać. Do widzenia. Do widzenia. Nie, właściwie to nie do widzenia. Bo się już nie zobaczymy. Dlaczego? Bo pan ma tę wycieczkę, a ja wyjeżdżam. Więc już skończyło się. Szkoda. Dlaczego szkoda? Bo ja pana jakoś bardzo polubiłem. I ja pana też polubiłem. To nawet dziwne. Dlaczego? Bo to nawet nie jest uczucie przyjaźni. Tylko diabli wiedzą jakiś sentyment czy coś. Zupełnie jak gdyby pan nie był mężczyzną. Bo też nie jestem. Co? Nie jestem mężczyzną, ale chłopcem. A wygląda pan jak panienka. Ja już pójdę. A może byśmy tak wstąpili jeszcze do mnie na kieliszeczek? Mam doskonały koniak, whisky. Do pańskiego pokoju? Mm-hmm. A to nie wypada. Ale głupstwo. Proszę. Przepraszam pana. Przepraszam pana. No. Może to głupie i niedyskretne pytanie, ale... Co? Ale czym dla pana jest pani Malwani? Czy ja wiem? Partnerką do wydawania pieniędzy. Damą do towarzystwa. Co? Więc to nie miłość? Miłość? Nie. Ani z mojej, ani z jej strony. Więc proszę pana, bo ja nie rozumiem. Co? W takim razie to po co pan z nią... Zrozumiesz, jak będziesz w moim wieku. No po prostu wygodnie nam z tym. I mnie, i jej. Wiesz co? Wypijemy Bruderschaft. Przecież i tak od pół godziny mówimy sobie ty. Chodź. Dobrze. Papierosem? Tadek. Władek. No, jeszcze raz, dubeltówki. Co ci jest? Nic. Zawrót głowy. To przejdzie. Za dużo piłeś. Nie, na pewno nie. Tylko tak mi jakoś dziwnie. Dziwnie? Ty w ogóle jesteś dziwny. I usta masz jak dziewczyna. Poczekaj. Rozepnę ci kołnierzyk. A nie, nie, nie. Nie, nie, nie trzeba, nie Ale mogę. Ale dlaczego? Nie, 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 niech ma... Nie puści, nie... Władka, co się stało? Nie
tylko Rolski. Mniejsza z tym. Łatka. Co? Ten Rolski to fajny facet, co? Aha. Kobiety na niego lecą. Aha. Ty też. Wariat. Pan jest? Dziękuję, dziękuję. To wszystko, co się chleba? Proszę. Proszę. Dziękuję. Pycha, więc przenocujesz tu ze mną? Posiedzę przy tobie. Dlaczego? Położyć się. Przecież musisz wypocząć. Kiedy mi się nie chce spać? Co prawda jest taniej. No ale przytulimy się do siebie i będzie nam ciepło. Tak mi się spać chce. Oczy mi się kleją. Chodź. Idziemy. Chodź, chodź, chodź. Nie. Zdejmuj buty. Nie, ja posiedzę jeszcze. Ale co za ceregiele? No przecież musisz wypocząć, tak? A miejsca jest dosyć. Chodź, kładź się. Ale trzeba na to wysmarować. Zdążysz jutro. Nie, bo wymarzną i spęcznieją. Niedługo wrócę. Proszę. Duszno tam szalenie. Piękna noc. Szkoda. Czego? Mówią, że na świecie dziewcząt jest nie trzecie, a ja jestem ciągle sam. Szkoda, gdyby przy mnie była jedna, ale miła, bardzo dobrze byłoby nam. W moim sercu uczucia jest dość, niechby tylko pokochał mnie ktoś. Szkoda, tak się pięknie składa, jest księżyc serenada, a jej nie ma jakby na złość. Szkoda. Szkoda. No, panie majster, późno już. Czas spać. Jeszcze nie skończ... Idź tam.
tam. Ja przyjdę za chwilę. Spojrzał, jak gdyby pana chciał pożyć. A wie pan dlaczego? Zazdrosny, ogromnie zazdrosny. No cóż, kocha się we mnie. Nie wiem, co ci mężczyźni we mnie widzą. Po prostu zanudzają mnie. Na przykład ten Rolski. Tak? Dobrze, że sobie poszedł na kilkudniową wycieczkę. Dobry wieczór. O, skąd się tu wziąłeś? Wróciłem. Stęskniłem się za tobą. Przepraszam, nie przeszkadzam. Nie przeszkadzasz. Siadaj. Muszę jeszcze obtańczyć kilka pani. Na co mi za to? Panie Władeczku, mam wrażenie, że pan nas unika. Nas? To ma pewnie znaczyć ciebie. No, temu bym się nie dziwił. Ale że mnie unika? Zdaje się panu. To jest, zdaje ci się. No, jeśli mi się zdaje, to siadaj. Jeszcze pogadamy na ten temat. Siadaj, no. Już, tak. Franek, przynieś mi paczki egipskich. Sługa pana Nielica. A wiesz, śniłeś mi się wczoraj. Od kiedy to jesteście na ty? Od wczoraj. Tak po paru kieliszkach, jak to zwykle między mężczyznami. Więc wyobraź sobie, śniłeś mi się jako kobieta. Tak, że byliśmy razem w jakimś schronisku i... Co to może znaczyć? Jak myślisz? No nie wiem. Trzeba by sprawdzić w cenniku egipskim. A wiesz, Kruszyno, co za zabawne panda. Mnie się również śnił pan Władysław, ale jako mężczyzna. No to już mógłbym sobie wytłumaczyć bez pomocy sennika. Bardzo przepraszam, ale zapomniałem, że dyrektor czeka na mnie w kantorze. Przepraszam. Chodź, Kruszyno, zajrzymy jeszcze do baru. Proszę bardzo. Jeszcze o jakimś miłym chłopcu. Proszę mi przynieść klucz. Pokój 227. Poproszę, 227. Proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. Nie, proszę nie krzyczeć. Gulardowicz jestem. Ja do mojej narzeczonej poniekłem.
Tak, tak. Do nowej. Tak, to na rzecz. Nie, niech pani nie dzwoni. Służba znów mnie wyrzuci. Mnie nie o panią chodzi, o tę drugą panią. O jaką drugą panią? No ta pani, co tu z panią jest? Jaka pani? Zaraz. Ten pan, co tu z panią jest, to nie jest pan, chociaż nosi spodnie. Pan Rolski? Rolski? Niech jej będzie Rolski. Więc który numer pokoju? Pan Rolski zajął pokój 253. Nie rozumiem. Dobrze, zaraz pani zrozumie. 253. Ten pan, ten Rolski, wasza szanowna pani, to... To co? To sobie zemdlała. Może wody? Przecież ja nic złego. Gulardowicz jestem. Dobre sobie, no jak można? Przecież ja do mojej narzeczonej poniekąd. Wariatka, zupełna wariatka. Panie szanowny, ma pan tutaj złotóweczkę i niech mi pan powie, kto zajmuje po 253. 253? Pan Rolski. Rolski, zgadza się. Stało? No, drobnostka. Znalazłem mój portfel. Podobno był u pana pod poduszką, panie Władysławie. U mnie? Nieprawda, u mnie. To pana łóżko. Moje, ale... Tak, teraz zaczynam pojmować niektóre rzeczy. Nic pan nie pojmuje. Z tym łóżkiem to bójda. Po prostu to ja buchnęłem panu ten portfel. Franek, jak mógłeś? Tak, bardzo przykra historia. A to skąd się tu wzięło? Nie wiem. Ale ja będę wiedział. Franek, bój się Boga, jak mogłeś? Po coś to zrobił? Ja wcale tego nie zrobiłem. Jak to? No więc po coś się przyzna? Bo wolałem, żeby było na mnie. Nie rozumiem. A, więc tyś myślał, że to ja. Dziwno mi było. Portfel znalazłem u ciebie pod poduszką. Franek. Szukałem wszędzie. Nie ma. Jaka to była? No taka bursztynowa, ze złotym okuciem. To pan szuka cygarniczki? Tak. Znalazłem ją. Tak. Tak. Mam ją u siebie, w pokoju. Może pan pozwoli ze mną? Proszę? Nie, pan pozwoli. Pan jest gościem. Czy to jest pańska cygarniczka? Tak. Dziękuję. Chwileczka. Tu Rolski. Panie portierze, zastanę u siebie w pokoju jakiegoś nieproszonego gościa. Wychodzę teraz. Zamykam drzwi na klucz, żeby się ptaszek nie ulotnił. Klucz będzie w drzwiach. Dziękuję.
co, panie dziedzicu? Wszystko w porządku. Jesteście porządne chłopaki. Chociaż ten twój Władek... Co Władek? Nabrał mnie ten twój Władek. Chodź, to ci opowiem. Trzymaj, łapaj! A, to ten! Panowie, jak można, Gulardowicz? To nie dobrze, na policji się pan wytłumaczy! Zobaczy, że tak wpadam. Musiałem. Pani nawet nie wie. Wiem wszystko. Wiedziałam od pierwszej chwili. Moje małe książątko. Czekałam na to. Pani mnie źle rozumie. Rozumiem, ale... Rozumiem. Jako dżentelmen ma skrupuły wobec Rolskiego. Niepotrzebne skrupuły. To tylko dlatego, że nie możesz dłużej walczyć z uczuciem. To nic, Kruszyno. Miłość cię rozgrzesza. Proszę pani. Nie mów nic. Usta milczą, dusza śpiewa. Pozwól mi patrzeć w twe cudne oczy. Proszę mnie puścić, to jest jakieś nieporozumienie. Za późno, Kruszyno, sam się zdradziłeś. Kochasz mnie. No, proszę pani. No, mnie jest bardzo przykro, ale ja jestem zaręczony. Zaręczony? Tak, właśnie. Co? Bezczelność. Pan sobie zakpił ze mnie. Ale to panu nie ujdzie na sucho. Nie można tak bezkarnie obrażać kobiety. Pomoc! Ratunku! Ratunku, na pomoc! Na pomoc! Co się stało, proszę pani? Co się stało? Napadł mnie w moim pokoju! Napastował mnie w mojej sypialni! Brajmo! Brajmo na mnie! Ale ja nie śmiał! Nie porozumiałam! Ja było i narzeczonej poniekąd. Gulardowicz jestem! No puśćcie go, bo znowu się okaże, że to nie ten i będziemy go musieli przepraszać. Naturalnie, że to nie ten. Pan Władysław ukrył się w tamtym pokoju. Jeszcze jeden! Brajmo! Radek? Co tu się stało, proszę pani? Napastował mnie w moim pokoju. Mówił, że mnie kocha, że żyć bez mnie nie może. Wariatka, słowo daje wariatka. To nie pan Władysław, to dziewczyna. Co? Tak jest, panie dyrektorze. Jestem kobietą. Później panu wszystko wytłumaczę. Przepraszam. Proszę. Jazda. O, przepraszam. No i właśnie, proszę pani. Kruszyno. Ja? Ale ja tu wrócę i będę wracał dopóki nie rozmówię się z moją poniekąd narzeczoną. Ale przedtem rozmówi się pan ze mną, a to się może skończyć, że tak powiem, ciężkim uszkodzeniem ciała. Wysłałaś, kto ci winien? A to nie o to chodzi, tylko co sobie teraz Rolski pomyśli. Myślę, że Rolski myśli, że ty myślisz, że on nie wie. Czy przecież co wie? Że się w nim kochasz. Franek, a tyś mu chyba tego nie powiedział. Pewnie, że nie. On mnie też tego nie powiedział, że się w tobie kocha. Ale ja wiem, obojgu wam to z oczu patrzy. Tylko, że dawniej nie mogliście sobie tego wyjawić. Ale teraz... Nigdy! Sądzę, że Franek nigdy sobie tego nie powiemy. Ty jeszcze na dwoje babka wróciła. Pana przepraszam, panie dyrektorze, za tę głupią historię. Ale przeciwnie, bardzo ciekawa i bardzo zabawna historia. Wie pani, gdybym miał talent, napisałbym scenariusz filmowy. No, ale mimo wszystko zostanie pani jeszcze u nas. Tym wszystkim, panie dyrektorze, nie mogę. Jaka szkoda. Ale pytam się, czy przygotowania, panie.
ja. Ale nie, bo to pański obowiązek. Pan to powinien zrobić, a nie ja. I powiedz mi pan, czy ten wariat z prowincji nie przychodził jeszcze? No niby dotychczas to jeszcze go nie było. Pani, jak się tylko pokaże, dajcie mi. Tak mnie ręce świerzbią, że zrobię z niego bez tych podatarzy. No ale gdzie tu się schować? Po to. Dobrze, więc sprowadzisz tu pannę Władzie. I będę mówił z nią o panu. Świetnie, leci. No. No, Franuś, coś mi chciał takiego powiedzieć. Panno Władzie. Od kiedyż to ja jestem dla ciebie panna Władzie, co? Bo nie wiem. Taka szykowna facetka, aż mi dziwno, że wczoraj zwierzałaś mi się ze swojej miłości, mnie, Pikolakowi. Franuś, jesteś moim jedynym przyjacielem. Przed tobą nie mam tajemnic. Więc naprawdę, kochasz go? Kocham, Franuś, kocham, od dawna kocham. Zakochałam się w nim jeszcze tam, w naszym miasteczku. Takie buty, to poważna sprawa. Kocham go bez pamięci. Zawsze marzyłam o tym, żeby go poznać. Ale dopiero jak wygrałam na loterii te 150 zł, dopiero wtedy mogłam pojechać do Krynicy. Przepraszam? Zdaje się, że jestem tutaj zbyteczny. Żegnam. Ci! Czy ja też jestem zbyteczny? Chyba nie. Jak to? To pan wiedział, że ja... Czy jesteś dziewczyną? Naturalnie. Od pierwszej chwili. Proszę się nie obawiać, teraz już nie wrócę. Można ostatecznie ożenić się z dziewczyną, która biega w spodniach i ma zielono w głowie. Ale dla 150 zł pan wybaczy. A, że tak powiem, wybaczam. Och, też chodźcie. Provençal. Sos Provençal. Bawił się pan moim kosztem. Naturalnie, taka biedna dziewczyna jak ja nadaje się, żeby z niej stroić żarty. Wyjeżdżam i nigdy mnie pan już nie zobaczy. A jeżeli zechce mnie pan odnaleźć, to proszę depeszować folwark Bujany, poczta Żarty. Żegnam pana. Żal mi, nocny dyżur nie należy do przyjemności. Co mi tam, i tak bym nie spala. A, prawda. Masz doskonałą okazję pomarzyć sobie troszeczkę. Jak to było? Moje wielkie szczęście przyjdzie w jasnej godzinie. Moje wielkie szczęście. Moje wielkie szczęście. Prysło w jednej godzinie. Jak w piosence, jak w kinie. Tak jak w bajce sprzed lat. Moje wielkie szczęście, ktoś kochany ogromnie nie powróci już do mnie. Co to za porządki? Chciałam nadać depeszę. Pani Rolska więcej depesz nie przyjmuje. Wobec tego...